Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki, tradycyjnie z Golejowa. Jak to o tej porze roku, w której robi się już ciepło. Proszę Państwa, ja chciałem taki komentarz dać do aktualnej sytuacji międzynarodowej. Troszkę bardziej oryginalny i bardziej wnikliwy niż to robią inni komentatorzy, publicyści, politycy. Otóż proszę Państwa, to co się dzieje na świecie obecnie i zachowanie naszych polskich władz w tych różnych międzynarodowych wydarzeniach, ja zaczynam sobie tłumaczyć w sposób następujący. Otóż nasze władze po prostu dostały czegoś takiego, co się nazywa zawrót głowy od sukcesów. Otóż państwo polskie miało kilkoro bardzo groźnych przeciwników. Pierwszym z nich była matka Madzi. Pamiętają Państwo, jak to kilka lat temu pewna bardzo przebiegła i zbrodnicza kobieta zamordowała swoje dziecko, a następnie przez kilka miesięcy, czy nawet kilkanaście miesięcy chciała wykiwać polski rząd, polskie władze, polski wymiar sprawiedliwości. Wyczyniała różne cuda, w międzyczasie stała się celebrytką, udawała, że to dziecko zostało porwane, potem pewien prywatny detektyw odkrył, że tak nie było. Działy się różne dziwne rzeczy. W międzyczasie zyskała dużo sławy i zapewne pieniędzy, ale w końcu państwo polskie dopadło ją i ta kobieta obecnie za morderstwo swojego dziecka siedzi. Więc 1-0 dla państwa polskiego. Następnie był taki pan Brunon K. Wiecie Państwo, to był taki potwornie przebiegły terrorysta, który chciał wysadzić nasze umiłowane władze w Sejmie przy pomocy 4 ton nawozów sztucznych. I był tak przebiegły, że drużynę do tego wysadzenia, taką terrorystyczną, taką ekipę, cały taki terrorystyczny gang, sobie kompletował na Facebooku, bo tam publikował ogłoszenia, nagrywał sobie filmy z różnych wybuchów, które robił, czy na Facebooku je instalował te filmiki, to nawet nie wiem, ale w każdym razie policja znalazła u niego w domu te filmy. A w internecie były różne jego dyskusje z jego udziałem i jego werbunki. No i udało mu się zwerbować bardzo silną ekipę, tak jak się wszyscy domyślają, była to ekipa złożona z sił specjalnych polskiego państwa, czyli różnych tam tajnych agentów. No i, proszę Państwa, państwo polskie okazało się silniejsze od pana Brunona K. i pan Brunon K. wylądował w ciupie. No i obecnie tam ma proces. To był drugi potworny przeciwnik i znów został na szczęście przez nasze państwo pokonany, więc 2-0 dla państwa. Trzecim takim niezwykle groźnym złoczyńcą był pan Trynkiewicz. No wiecie Państwo, ten człowiek 25 lat temu zamordował 3 młodych chłopców. No i dostał wyrok śmierci, który został potem zamieniony na 25 lat więzienia, dlatego że coś orzekło, że kary śmierci się w Polsce nie wykonuje. Coś orzekło, dlatego że nikt nie wie, co tak orzekło, bo wprowadzono takie moratorium. Pan Janusz Korwin-Mikke dopytywał się, kto to moratorium wprowadził, ale nie dostał żadnej odpowiedzi, a dokładnie biorąc dostał taką z Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedź pokrętną, że ministerstwo nie jest w stanie ustalić, kto to moratorium na wykonywanie kary śmierci wprowadził. No, tak czy inaczej pan Trynkiewicz wyszedł na wolność, jak Państwo wiedzą, i przez znów wiele tygodni państwo polskie borykało się z tym mordercą i z zagrożeniem, które on stanowił, ale jakoś z tego wszystkiego wybrnęło, bo przynajmniej jak na razie nie słyszymy, żeby pan Trynkiewicz dokonał 4. morderstwa. I oby tak do końca świata, jeden dzień dłużej tak było, że on już nikogo więcej nie zamorduje. Więc w tym momencie już było 3-0 dla naszego państwa. Przy czym ja przez państwo rozumiem cały aparat władzy, czyli rząd, cały Sejm, łącznie z opozycją, dlatego że, jak Państwo wiedzą, ja nie widzę tam wielkiej różnicy między PiS-em, PO, Platformą, SLD, Ruchem Palikota, Polska Razem, tam troszkę może się różni, ale też nie tak znowu radykalnie, czy tą partią socjalistyczną Polską, czy tam Solidarną Polską pana Ziobry. No więc, krótko mówiąc, te wszystkie nasze władze, tak to nazwijmy ogólnie,
3-0 prowadzą w takim ogólnoświatowym pojedynku z różnymi bardzo groźnymi i bardzo złymi ludźmi. No i te władze po prostu szukały sobie przeciwników coraz groźniejszych, coraz godniejszych ich umiejętności zwalczania zła. No i takim kolejnym, już naprawdę dosyć groźnym przeciwnikiem został pan prezydent Ukrainy Janukowycz. No jak Państwo wiedzą, w ciągu tam paru miesięcy, dzięki wydatnej pomocy naszych parlamentarzystów, naszego pana ministra spraw zagranicznych Sikorskiego, udało się pana Janukowycza obalić. I on, jak niepyszny, uciekł ze swojego państwa, schował się w Moskwie, znaczy no, nie tyle w Moskwie, co w Rosji gdzieś tam. I tam stamtąd no, ledwo dycha, jakieś tylko wydaje oświadczenia, albo telewizyjne, albo jakieś pisemne. I jest naprawdę 4-0 dla naszych władz, tak można to powiedzieć. No i proszę Państwa, no, w tym momencie trzeba było wybrać jeszcze godniejszego przeciwnika, jeszcze potężniejszego. No to już wybrano takiego, który dysponuje naprawdę potężną armią, drugą armią świata, bo jest to drugie mocarstwo, czyli Rosja, no i pan Putin. No i te nasze władze zaczęły się dobierać do skóry panu Putinowi. Jak Państwo wiedzą, pan Putin no, już ledwo dyszy, jest obłożony sankcjami, tam różną anatemą, czyli takim złą opinią, którą te nasze polskie władze i w sensie rządu, a również i opozycji panu Putinowi tam no, cały czas dokuczają, obszczekują go, no, gryzą po kostkach, czy tam po podogon tego rosyjskiego niedźwiedzia i on ledwo już dycha. Ale ostatnio, słuchając takich różnych audycji publicystycznych, doszedłem do wniosku, że ci nasi mądrzy władcy, łącznie z opozycją, próbują sobie znaleźć jeszcze groźniejszych przeciwników, bo ostatnio też słyszę wiele niepochlebnych opinii o polityce Unii Europejskiej, że jest zbyt łagodna, że tam jeszcze no, jakoś tam ostrzej się do pana Putina nie dobiera. Również dostało się parę razy już od naszych polityków umiłowanie nam panujących w Polsce. Przy czym mam na myśli tutaj również i opozycję, bo nie odróżniam, proszę Państwa, jako człowiek małego rozumku opozycji od rządzących, bo moim zdaniem niczym prawie, że się od siebie nie różnią. To jest tylko taka zabawa w dobrego i złego policjanta, żeby się społeczeństwu wydawało, że jeden jest taki, a drugi, no ale w zasadzie dążą do tego samego. No więc zaczynają się dobierać do skóry panu Obamie, ci nasi władcy. No i teraz czytam sobie, proszę Państwa, taką książkę Freda Zakarii, Koniec hegemonii Ameryki. I przypuszczam, że właśnie ta książka jest o tym. Jest o tym, jak to Polska zaczyna być hegemonem światowym, no bo po pokonaniu, przypominam Państwu, matki Madzi, Brunona K., pana Trynkiewicza, pana prezydenta Janukowycza, po nadgryzieniu już bardzo mocno pana Putina, dobiera się do już największego mocarstwa świata, czyli do Stanów Zjednoczonych. No i jak się to skończy, proszę Państwa, to będę czytał w tej książce. Żegnam Państwa.